Ale dzisiaj jest statko. Proszę, jaka wycieczka w Kalpę Polska się zebrała. Dzisiaj wyjechaliśmy o dobrej godzinie z domu, bo jak widać całe karawany w góry jadą. Wszyscy się wybierają z miasta. Tak jest. Kulturalnie, w gratisie, na kole, nie przeszkadzamy. Jedziemy za darmo. Proszę, jakie polskie statko się zebrało. Ile tu Maciej osób zgromadził w tej Hiszpanii. Że nie wszyscy są z wyjazdu Maćka, co prawda, ale jednak sporo osób jest. Rowerów powywieszane w te i we w te. Jadą w te góry znowu, dzień po dniu. Litości dla nich Maciek nie ma, nie? Ciężko jest na tych wyjazdach, Maciek. 3,20. Ryszard biznesowiec tutaj. Nie, no muszę ci oddać za kawę. Liczy hajsy. No i cóż, lecimy w góry. Tutaj ostatnio was chcieliśmy zabrać przy okazji przeglądu knajp, czyli muset. Ale ostatnio tej akurat mieli kawy, nie mogliśmy was zabrać. Teraz musicie sobie zobaczyć, jak jest fajnie w środku. Jaki fajny klimacik tutaj kolarski panuje. O, proszę. Jest wycieczka cała, zamawiająca kawkę. Co jest, Maciek? Wstydzisz się czego? Tak. Jak wyglądasz? Myślę, że się zapomniałem tego. Maskarii. Dokładnie. Maskaria jest obowiązkowa w środku. Ale jak widzicie, jest ekspresja. Ale to mu zaradzi właśnie, jak masz dobrą tą kamizelkę. Tak. Zatrzymuje te... Wszystkie wirusy. Do 0,2 mikrona. No i proszę. Jest rokecik. Są koszulki. No i są torby. No bo nazwa muset to przecież jest od torby na bidony. A dzisiaj, słuchajcie, koniec żartów. Znowu powiedziałem, słuchajcie. Będą pompki. Nie teraz. Stajemy. Będą pompki. Jedziemy dzisiaj was zabrać na Val Diebo. Nie wieje bardzo, więc w końcu się chyba uda pokazać ten podjazd z drona. A u góry będę robił pompki. Ryszard pamięta. Zapamięta, więc lecimy. No i amigos, jesteśmy na początku podjazdu. Tam jest Pego, miejscowość. A my tutaj lecimy w lewo. Tu się zaczyna podjazd Val Diebo. Będzie pięknie. Warunki do podjeżdżania dzisiaj optymalne. Temperatura około 12-13 stopni. Nie wieje, jest lekko rzeźko, więc sam raz. Powoli się zjeżdżają ludzie. O proszę, tandemik. Też jadą pod górę tandemem. Podwójna moc, podwójna waga. Dojeżdżają jeszcze chłopaki. Ekipa rozciągnięta przez całe góry i lecimy dalej. Ostatni rekord Pogaczara jest zagrożony, bo tutaj mocna ekipa jest. Są ambicje. Ja się szykuję. Jest. Ja myślę, że 14 minut będzie. Tu jest wszystko dzisiaj. Młodość, doświadczenie. Wszystko. O proszę, z Sudala sobie ktoś trenuje. No i cóż. Szkoda, że młodości z doświadczeniem. Już jest. Dokładnie. Szkoda, że nie można mieć i młodości i doświadczenia naraz, nie? No, zostały jeszcze moc. Zostaje, powoli zostaje nam już tylko doświadczenie. Ewentualnie masa jeszcze po niektórym. No i cóż. Są takie aplikacje, żeby podkręcić wynik. Można zawsze na górze rzucić licznikiem, to końcówkę przynajmniej trochę przyspieszysz. No, i o, sztafetę z Garminem? A pod, w Stanach był jakiś gość, który podobno próbował tyle razy na jakimś segmencie, że na koniec, na końcu rzucił po prostu licznikiem, bo tam 50 któreś podejście dalej tego koma na tej górce nie mógł zrobić. I widać, jak mu nagle przyspieszenie do 90 na godzinę na koniec. Padł rytm do zera. Tak. Puls stoi, prędkość skacze. I ruszyła drużyna. Bez pośpiechu. Wszyscy sobie jadą. Konie pojechały. Kto się ma tutaj ścigać z górą, się będzie ścigał z górą i z czasem. A my chcemy nagrać coś z drona, poopowiadać, jak zawsze. Przecież nie będziemy się ścigać, co to my jesteśmy. Nie, ale Guerciotti, proszę, jak idzie, proszę. A jak was interesuje taki szczegółowy opis tego podjazdu, to zapraszam na Instagram, bo zapisałem tam Insta Stories z ostatniego podjazdu na Val Diebo, będzie trochę więcej o tej górze
poopowiadałem z Instagram Bike Show, zawsze czeka. A tam widać Pego, miejscowość, do której też będziemy dzisiaj zjeżdżać. Będziemy tam zjeżdżać jeszcze dzisiaj raz. To jest stosunkowo urozmaicony podjazd, jeżeli chodzi o widoki. Bo początek macie w takim właśnie sadzie pomarańczowym, jest dość zielono. Za chwilę będzie strefa wręcz lasów tropikalnych, a potem wyjedziemy na taką bardziej suchą część, już z tymi znanymi betonowymi murkami. Się zaczyna właściwy podjazd. Też tu już cały czas od początku jedziemy pod górę, nie ma żadnych zjazdów. I znowu, na tym podjeździe byłoby grzechem paru fotek fajnych nie porobić. Czekamy na chłopaków i znowu cykamy, jedziemy wyżej, odpalamy drona i wiecie, na bike show musi być pełen przegląd pola walki. W dolnej części podjazdu klimaty zupełnie jak nie w okolicy, bo ciężko w okolicy Kalpy znaleźć tak zielone, soczyście zielone miejsca jak to, ale jednak są. Dopiero wyżej robi się sucho i bardziej pusto. Wznosimy się ponad strefę zwrotnikową, równikową w zasadzie bardziej. Komfortową, strefę komfortową też. Ryszard, drugi dzień w Kalpę i już takie góry go wzięli. Trzeci, no masakra. Nie mają litości do chłopaka. Ale patrzcie, jak się robi ładnie. Tam jest Pego. Tu już są winkle. Najedź nami, jak się robi ładnie. Najedź nami, jak się robi ładnie. To jest pięknie. To już jest ta klasyczna część podjazdu. Z tymi właśnie murkami takimi. Ajaj, jak tu jest ładnie. Amigos. No i lecimy sobie pod górkę. Pierwszy 1000 metrów dzisiaj już jest, na 45 kilometrach. Podjeździk bardzo przyjemny, jak widzicie, bo stosunkowo łagodny i długi, więc da się rozkręcić i naprawdę fajne treningi tutaj robić. Maciek ma dzisiaj wariant morderca. No i jest szczyt. 540 metrów ta górka ma. Proszę, jak nagle się wszyscy zebrali. Cała drużyna do filmu się zebrała. I teraz zjazd do Val d'Ebo. I created hell for myself. I made something that... Zaczynamy wariant trasy z cyklu Ahoj Przygoda. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie dalej wyglądało. Strava pokazuje cały czas asfalt. No i de facto kiedyś był to asfalt. Zobaczymy, co będzie dalej. A z bike show to nie ma miękkiej gry. Ryszard, korimy, szytki. Idealna droga. Dokładnie, to jest to. Ale klimat jest dobry. Jak za starych dobrych czasów. Kurde, jakoś tak mi życie podpowiada z doświadczenia, że zawsze jak z tobą jadę, to musi być jakaś porąbana droga. Wszystkie tego typu akcje to z Rysiem. Będzie grubo dzisiaj, czuję. Jakby ktoś był przerażony, to tę trasę da się przejechać też normalną wersją. Jadąc sobie tą piękną dolinką do drogi na Castel de Castel, także nasz wariant nie jest jedyny obowiązujący, ale jak ktoś będzie jechał, to warto spróbować, chociaż z ostateczną recenzją poczekam, jak zobaczymy, jak zjazd tego wygląda i co tu w ogóle dalej się dzieje. Mamma mia! Co tu się stanęło? Ale popatrz, co ja widzę w lewo, panowie. Jeszcze. W lewo takie kolderaty. Kusi. Ale nie, nie, o co by to nie mówić warto było, bo to jest po prostu... Dajcie mi minutkę. Bajeczka. Dajcie, dać spokojnie. Miejsce jest warte tego, żeby się nim trochę nacieszyć. Coś pięknego. A tam jeszcze myślę, że jest, nie wiem, 150 metrów w górę max. No. Pewnie tak, ale z drugiej strony patrz, dalej są linie. Ale dalej jest. Można wyprzedzać. Panowie, po maluchu? Po maluchu, po maluszku. Po gumisiu. No i namówił, no. Zobaczyli zakręt i już jest. Tak, tutaj nagraj, popatrz, tutaj. To jest takie króciutkie.
O, pięknie. Cóż to? Sam raz we dwa palce. Po co chodzisz w te góry, bo są. To jest takie proste zawsze, po prostu. A potem tylko, patrzcie, prosta droga. Tam. Nawet nie trzeba skręcać. Dobra, jest ta prosta. Pas startowy. To my tam idziemy, to jest ta do... Nie, my tutaj zaraz w prawo i tutaj zaraz gdzieś jest w pego i będziemy wracać do Kalpy wokół nie, gór znowu. Tu w lewo i później się jeszcze jedzie kawałeczek. Aha, chyba, że tak. Chociaż nie, no aż tam to nie jedziemy, bo my tutaj zaraz gdzieś będziemy odbijać w prawo, panie kolego. Nie, bo to pego to ta droga wyjeżdża na koniec pego i całe pego trzeba przyjechać. Tak? A, widzisz. Kto jechał Kolderaty z 2.1, to zna te klimaty drogowe, taką wąską. Ja piernicę, jak tu jest ładnie. Wybaczcie mi moje uniesienie, ale to jest po prostu, no... Jak już miałem z nami takie chwile, że mi się Kalpy wydawało oklepane fotograficznie i widokowo, to są takie momenty, że po prostu, no, wyspy kanaryjskie. A puenta jest tylko taka, że trzeba się nie bać, eksperymentować, grzebać na tej mapie, na Strawie, czy na tym komucie, czy gdzie tam te trasy rysujecie, bo takie drogi to czasami są prawdziwe perełki. Tutaj się dzieje, amigos, po prostu jest tak śmiesznie, bo jest otwarty teren, ta droga jest prosta, że mam wrażenie, po prostu, że mi się w głowie normalnie kręci, bo już sam nie wiem, gdzie jest poziom. Niesamowite, myślę, że na filmie też to śmiesznie wygląda z szerokiego kąta. Jeszcze wyżej, to jeszcze nie koniec. Jeszcze kawałek. Wspinają się do nieba. Ale to jest jedno z najbardziej epickich zakończeń podjazdów chyba, jakie ostatnio jechałem. Naprawdę, po prostu nie do wiary. Co tu się dzieje? Żółwik, Rysiu. Głupie pomysły rządzą. Żółwik, panowie. To jest coś po prostu nie do wiary. A teraz czekaj, dawaj ten telefon i rób pompki. Rób poważnie. No nie będzie. Bo to raz. Tylko, tylko dawaj. Z przyklaskiem. Prawidłowa pompka harcerska. 4, 5, bo wcześniej to 6, nie prostował nóg. No właśnie. Oszukiwał. 7, 8, 9. Dziękuję. 9. Mi wyszło, od nowa, że 10. Od nowa. To chciałem zrobić z tym, przyklaśnięcie. Jak go jest na bombie, to nawet liczyć nie umie, a zrobię chyba z 15. Teraz powinienem się na koniec zrobić z przyklaskiem i z ten głupi ryj rozwalić. Jak ktoś był kiedyś na Kanarach, to może go to nie zdziwi, albo w Andaluzji. Ale taka droga w Kalpę, popatrzcie na to. Wiem, że strasznie mnie dzisiaj ponosi entuzjazm, ale uwierzcie mi, że to jest... coś niesamowitego. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze wiele będzie takich momentów, ale taki dzień, taka pogoda i taka droga i to jeszcze odkryta znowu po prostu eksplorując Strawę, coś czego się nie spodziewasz, po prostu ryzykujesz, no niesamowite. Panowie, widzę, że tutaj dwóch romantyków aż... Słuchajcie, jest pięknie. Jest pięknie, jest wysoko, jest pięknie. Ale powinieneś chyba słuchajcie. No dobra, już daj mi spokój, odpuść. B jak bomba, chciałbym się powiedzieć. Chyba ty. Nie no, dzisiaj nie ma bomby, dzisiaj jest elegancko, także jeszcze wszystko jest racjonalnie. Nawet kole zero kupiłem, także jeszcze pompki, ja to w domu będę robił. Dzisiaj mam do zrobienia tylko 457, także spokojnie. Tu zamawiał taksówkę do domu dzisiaj? Dużo, dużo mocnych, chętnych kolarzy, żeby nas zaciągnąć do Kalpy. To jest właśnie, to jest dobra informacja. No i koniec. Wyszło dzisiaj, ile wyszło? 106 km, dwójeczka w górę, czyli perfekcyjnie. A tutaj w Kalpę już proszę, coraz większe grono. Byliście w ogóle na rowerze? Dużo dzisiaj było ochów i achów na tej trasie i zachwytów. Wybaczcie nam, że nie ma jakiegoś specjalnie filmowego i przemyślanego zakończenia, ale naprawdę jesteśmy trochę wykończeni, ale też naprawdę wszyscy chyba dzisiaj mieli takie wrażenie, że zrobili coś pięknego. I gorąco wam tę trasę polecam. Oczywiście znajdziecie ją w linku, w pierwszym komentarzu pod tym filmem na Strawie. Zupełnie inna niż wszystkie tutaj w okolicy. Ten podjazd naprawdę taki w andaluzyjskim stylu, piękne widoki i też coś trochę mniej znanego, może mniej często podjeżdżanego z pięknym, nowym asfaltem. Coś, co zdecydowanie warto w okolicach Kalpę zobaczyć, jak też tam jedna z kolejnych tras, które gdzieś tam u mnie na Strawie znajdziecie. Dzięki za uwagę. Napiszcie, czy wam się podobało. No i oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Hej!